Jeszcze raz serdecznie witamy wszystkich uczestników na dzisiejszym wigilijnym spotkaniu opłotkowym. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Państwu z osobna i za Waszym pośrednictwem, Waszym rodzinom życzę, aby te święta były spokojne, radosne, przeżyte w atmosferze rodzinnej, w atmosferze życzliwości, a na nadchodzący nowy rok oczywiście jak najwięcej zdrowia, jak najwięcej również czasu dla siebie nawzajem, takiej empatii normalnej, zwykłej, ludzkiej, abyśmy nie żyli sami, ale dostrzegali też wokół siebie po prostu nas, a życie wtedy jest zupełnie inne. Zresztą ja mówię o tym, ale wiem, że my tak to robimy, ponieważ w tej naszej rodzinie seniorów, w tej naszej rodzinie, którą tworzymy, właśnie taka postawa króluje i dzięki temu naprawdę wszyscy czujemy się bardzo dobrze. Za to Wam dziękuję i tego takiego nastawienia również Państwu wszystkim życzę. Życzę wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta i wszelkie pomyślności w nowym 2024 roku. Dziękuję. Chcielibyśmy dla naszych zaproszonych gości, dla Pana Wójta, w imieniu wszystkich seniorów takie upominki przekazać. Proszę bardzo. No i cóż, myślę, że możemy tak dla każdego z uczestników rozdać opłatek. Za chwilę podzielimy się nim, złożymy sobie życzenia.